Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Jest już z nami minister Michał Boń. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Ewuś działa, jak rozumiem, ku zaskoczeniu wielu osób, bo na ogół takie przedsięwzięcia w Polsce nie działają. Działa, ale proszę zwrócić uwagę. Działa po to, żeby nie musieć się martwić, czy mam ze sobą RMUE, czy mam jakiekolwiek dokumenty, które mnie uprawniają do świadczenia zdrowotnego. No, podaję numer PESEL-u i sprawdzam, czy jest zielone tło, które mnie uprawnia. Po drugie, zamknięta jest kwestia wszystkich dylematów, jakie miało przychodnie wtedy, kiedy nie było pewności, czy pacjent jest uprawniony, czy nie jest, i bojąc się, że NFZ nie zwróci pieniędzy, często odsyłano do domu, mówiąc, nie możemy przyjąć. Dzisiaj pacjent, który ma poczucie, że jest ubezpieczony, przedstawia, czy podpisuje im 3-4 krzyżyki, wpisuje w odpowiednie krateczki w oświadczeniu i jest przyjmowany. Lekarz się w ogóle nie martwi tym. Lekarz jest od zupełnie innych rzeczy. Mnie się wydaje, że to jest bardzo ważny krok do przodu. Nie mówiąc już o tym, że to jest także fantastyczne narzędzie do dobrego zarządzania. Jak zobaczyłem kilka dni temu taką dynamiczną, ruchomy graf pokazujący godziny od północy do północy, ile osób się zgłasza, się rejestruje, ale w takim powiązaniu z wiekiem tych osób na przykład, bo można już, mając te dane, można robić różne rzeczy. I wtedy, analizy. I analizy ruchu, analizy ruchu chorych i tak dalej. Wtedy się można w całym systemie lepiej przygotowywać, więc mnie się wydaje, że to i z punktu widzenia zarządzania NFZ-em, lepszego lokowania pieniędzy, i z punktu widzenia pacjenta, mniej uciążliwości, szybsza rejestracja, i z punktu widzenia lekarzy, jednostek służby zdrowia, bo też zdjęliśmy ten obowiązek weryfikowania, tak? Czy ktoś mówi prawdę, czy nie mówi prawdę, że jest ubezpieczony. Tym się ma już zajmować Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc mnie się wydaje, że to się udało. Technicznie. No dobrze. I teraz technicznie zobaczyliśmy nagle, że jest w tym systemie ileś dylematów, z których wiele osób nie zdawało sobie sprawy, a być może nikt nie zdawał sobie sprawy do tej pory. No na przykład kilka dni temu gazeta pisała w takim dziwnym tekście, no ale o tym, że szpitale muszą nocami weryfikować uprawnienia pacjentów, którzy w tych szpitalach przebywają. Mnie to specjalnie nie martwi, ale martwi mnie co innego. I no to takie jest pytanie. Szpital Bielański to jest 5 minut wszyscy pacjenci, bo to się robi tak, oprogramowaniem, tak? Ale nawet gdyby ten robot pracował przez godzinę, to jego zmartwienie. Ale co innego jest moim zmartwieniem. No, załóżmy, że pan minister trafia dziś do szpitala, robią panu operację i w nocy się okazuje, że panu właśnie przez tę noc wygasają uprawnienia. I co dalej? No nie ma tak, że uprawnienia wygasają przez do końca miesiąca. Chyba, że jestem w okresie wypowiedzenia, no ale to wtedy wiem. Wtedy, kiedy zgłaszam... No dobrze, ale co szpital wtedy robi? Nie, znaczy leczy dalej. O, tak bym i to kto powiedział. Za to płaci? Leczy dalej. My uznaliśmy, że ta interpretacja, która teraz będzie obowiązywała, taką inicjatywę przedstawił minister zdrowia, myślę, że bardzo słuszną, że te sprawdzenia w tych trudnych kwestiach są tak naprawdę raz na miesiąc, tak? Czyli też zakładając, że jeśli ktoś składa oświadczenie, to wie, tak, że na przykład właśnie będzie kończył pracę w jakimś miejscu i to jego ubezpieczenie się skończy i poinformuje, tak. I myślę, że ja w ogóle traktuję tak jak pan powiedział, te przedsięwzięcia jako takie, które pozwalają nam korygować rozwiązania. Im więcej wiemy, tym możemy być bardziej elastyczni. Po pierwszym rozliczeniu, czyli po całym styczniu, tak, myślę, że będziemy dokładnie wiedzieli, jaka jest struktura tych czerwonych. W ilu wypadkach, bo to czerwonych, jest... Czyli czerwonych, nie... czyli tych, którzy system mówi, że nie mają uprawnienia. Te wszystkie analizy, które robiliśmy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających wejście WUSIA, to było porządkowanie danych. W wielu wypadkach okazywało się, że pracodawcy nie dopełniają swoich obowiązków. Ta ustawa mówi o takim czasie, kiedy można to
wszystko pouzupełniać, więc myślę, że będziemy wiedzieli, gdzie pracodawcy powinni być bardziej dopasowani do systemu, czyli zgłaszać, że obejmują ubezpieczeniem określone osoby. W ilu wypadkach jest to jakieś zaniechanie wewnątrzrodzinne, bo bywają bardzo skomplikowane relacje po rozwodach osób, które są na emeryturach, choćby mundurowych. Mieliśmy takie przypadki, analizowane były i nie jest jasne, kto jakim ubezpieczeniem jest objęty, czy to jest delegowane, tak, na określone osoby w rodzinie, czy nie. Ten system EWUS da nam taką możliwość analityczną i w oparciu o to można się później zastanawiać, tak? Jakie rozwiązania, jak poprawiać pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, to co to właściwie jest za ubezpieczenie? Czy to jest ubezpieczenie, jak wszystkie ubezpieczenia, obejmujące zdarzenia powstałe w trakcie ubezpieczenia, czy to jest ubezpieczenie obejmujące świadczenia udzielone w trakcie ubezpieczenia? Wtedy to już nie jest ubezpieczenie oczywiście, prawda? Ubezpieczenie obejmuje jakiś okres. I to jest właśnie taki zupełnie fundamentalny dylemat. No, skoda, być może to się, teraz się okaże, że to w ogóle nie jest ubezpieczenie. To, że na przykład pacjent, któremu wygasa ubezpieczenie, a ma jeszcze lekarstwa ze zniżką, musi zwrócić pieniądze. Nie, za nie. Do takich absurdów nie będzie. Nie będzie dochodziło, tak? Tym bardziej, że wykupuje, tak? Znaczy w momencie wystawienia tej recepty zakłada się, że jest uprawniony, a no jej dobrze. Realizacja to jest już zupełnie inny moment. No właśnie, a jak zrealizuje w okresie, kiedy nie jest uprawniony? Nie. To, znaczy nie to jest uprawniony, czy nie jest uprawniony? Wystawienie się liczy, tak? Ponieważ nikt w aptece nie sprawdza tego, czy ktoś jest uprawniony i bardzo dobrze nie powinien. I mnie się wydaje, że my z czasem dojdziemy do takich rozwiązań, których też po tych analizach, które EWUS nam umożliwi, że będziemy naprawdę wiedzieli, ile osób w Polsce jest poza tymi uprawnieniami, które z tytułu płacenia składki wynikają, bo oprócz tego, że wszystkie osoby zatrudnione, płacące za siebie składki są ubezpieczone, to są dzieci, to kobiety, są także w ciąży, osoby, tak, objęte tym ubezpieczeniem, chorzy na różne choroby z tytułu różnych ustaw łącznie psychiczne. Z osobami bezrobotnymi czy bezdomnymi, którym władze samorządowe mogą, że tak powiem, to ubezpieczenie zabezpieczyć. I wydaje mi się, że wtedy się naprawdę okaże. I kiedy mniej okaże, więcej będziemy wiedzieli? Ja myślę, że to jest tak, że zresztą już teraz to się pokazuje, w różnych okresach roku różne grupy pacjentów częściej korzystają z systemu ochrony zdrowia, więc ja nie chcę powiedzieć, że po miesiącu będzie wiadomo. Myślę, że takie pierwsze pół roku, tak, to jest taki dobry okres, dlatego że bardzo ważne są też zachowania studentów. Studenci często w okresie letnim podejmują różne prace i wtedy na umowie zleceniu także płacą składkę zdrowotną i wtedy ich uprawnienie do systemu zmienia tytuł, tak? Dalej jest uprawnieniem. Chcemy przeprowadzić wielką akcję wspólną z rektorami szkół, żeby pewne mechanizmy w szkołach wyższych, wszystkiego, każdego typu oczywiście, działały automatycznie. Ktoś jest studentem, tak? To być może te informacje, tak, że jest studentem. Studiów dziennych. Czyli, że jest uprawniony do ubezpieczenia. No w przypadku studiów wieczorowych też możemy mieć taką sytuację, w której ktoś nie pracuje, tak? I wtedy właściwie, no jest pytanie, czy się sam ma ubezpieczyć, czy jest w rodzinie, której jeśli to jest do 26 roku życia, z rodziców go ubezpiecza, czy współmałżonek na przykład. Więc moim zdaniem to narzędzie, oprócz tego, że ułatwia życie pacjentom, oprócz tego, że cieszę się, że się sprawdziło informatycznie, tak, daje nam bardzo dużą wiedzę do różnego rodzaju późniejszych wyborów publicznych. I moim zdaniem to jest wejście na taką ścieżkę, która w nowoczesnych krajach funkcjonuje przecież już w taki mocny sposób. To znaczy, że decyzje podejmuje się po analizach. I wydaje mi się, że takie database policy, prawda? Mamy analizy, mamy wiedzę, czyli możemy podejmować decyzje. Polityka oparta na informacji. I z tego powodu ja się cieszę. Dyskutujemy już o tych następnych krokach, to znaczy o tej możliwości sprawdzania przez pacjenta, ile razy był u lekarza, jakie leki były przepisane, te ogólne informacje. Tu trzeba być ostrożnym. System musi być o wiele bardziej bezpieczny, dlatego że ten teraz wprowadzany to jest taki czysto rejestrowy. Natomiast tamten już zawierałby pewne informacje o pacjencie i nie można popełnić błędu, jaki Holendrzy popełnili, nie tworząc odpowiednich zabezpieczeń dla tego systemu. Nie można spowodować, żeby ktoś wykradał dane, tak, i tak dalej, ale to na to zwraca uwagę szef GIODO.
Proszę nie mylić, tak, tych dwóch przedsięwzięć. Myślę, że ten, że w ciągu drugiej połowy roku to drugie rozwiązanie bezpieczne, tak, przedyskutowane także z GIODO będzie mogło wchodzić w życie. No a oprócz tego to jest taki rok, w którym pojawi się troszkę rzeczy więcej, tak? Możliwość korzystania z geoportalu, czyli z takich map, które pokazują nam dokładne informacje o użytkach, o nieruchomościach, o przestrzeni. Więc krok po kroku ta informatyzacja służy klientom, obywatelom, pacjentom, ale także będzie ułatwiała takie codzienne życie. Kiedy, bo ja rozumiem, że za tym pensum informacji, które teraz rząd, administracja uzyska, no pójdzie jakaś rewizja.